Hej, cześć, siemanko, ja się nazywam Pater i witam was w kolejnym odcinku z GTA 4. Szybko sobie tutaj zaczniemy misję. Skurwysyny! Cholera, nie gadajcie, że ja to skiepszczę! Pan Niko, gdziekolwiek! Pan Niko! Gdzieś tu musi być Bernie, nasz przyjaciel, Funfel, najlepszy. Thank you, Bryce Dawkins. I hope the cash for this didn't come out of city funds. Super, mamy autko, tylko co my, po co nam te autko, tak szczerze mówiąc. Zadzwonimy sobie do Romana, pogadamy sobie z Romanem, bo chcę się mu wyżalić, chcę, żeby te misje jakoś się ruszyły. No bo w końcu czekamy na ślub naszego kuzyna, tak? I to jedyna rzecz, którą na dobrą sprawę musimy tutaj zrobić w tym GTA. Nie wiem, po co mi te auto. Sukinsynie, ty! Nie dogonicie mnie, szmaciarze. Ja was tego. Wróć. Ja ucieknę. I będzie zarobiście, powiem wam. Dobra. Tutaj już uciekliśmy od policji, więc możemy sobie pojechać do oczywiście Pensprea najbliższego. Tutaj sobie zajedziemy do naszego Pensprea, do Mini i tak dalej, tak dalej. Ale pomijając to, to musimy sobie tutaj pamiętać o tym, że zbliża nam się koniec odcinków z GTA 4. Chcecie czy nie chcecie, koniec się zbliża. Ja dziękuję wam, że wytrwaliście tak długo oglądając te odcinki, trochę gorzej, trochę lepiej, w zależności jak tam było. I różnie to było w tych odcinkach, raz było fajnie, zabawnie, raz było dosyć przeciętnie, ale myślę, że ostatecznie wyszło nawet bardzo, bardzo fajnie, z tego względu, że świetnie się, myślę, bawiliśmy. Kurwa, wyłaś. Tinek. Dobra, leć mi tu jeszcze raz. Maluj, maluj, maluj. Jak to mówił mój nauczyciel ze szkoły średniej, którego nie pozdrawiam, ale nie lubię. To zawsze powtarzał, że maluj. O Jezu. Maluj diabły czy coś? Wiem, że teraz już nie przypomnę sobie. Chodziło mu o to, że zawsze nie słuchasz go, malujesz, pierdoły. To zobaczymy, jak będziesz malował na koniec roku. Nikobelik. Zabierzmy go na jakieś jedzenie, może to coś się ruszy. Zdrowo! How about we go drink some vodka? Wine, women and my cousin Nico? I could not say no. Pick me up in next hour. I am coming to get you, Roman. Dobra, mamy Romana. Nie wiem, czy to pomoże, jeżeli chodzi o misje dalsze przygody. No bo wiemy, że tutaj trzeba akurat pamiętać o tym, iż no Roman, daleko jesteś. No dobra. Stracę na ciebie czas, chłopie. Tylko żeby się posunęła misja. Może powie nam coś o weselu? Może coś na temat tego wesela? Chciałbym, żeby rozwinęła się ten sens weselny. Zobaczymy. Na jedzenie go zapraszam. Pogadamy sobie od czasu do czasu. Tutaj zaplusujemy u Romana z jednej strony. A przygoda może się ruszyć, bo wiecie, przygody, no, trzeba mieć tą świadomość, że trzeba robić te
zabawy ze znajomymi. Bez nich to praktycznie potrafi nam się zablokować każda misja. Pakiego mieliśmy, tylko że paki dał nam auto i szczerze mówiąc na tym byśmy zakończyli. Za około godzinę mamy odebrać Romana, więc myślę, że około godziny starczy nam czasu, żeby dojechać do Romana. Jest to dosyć daleko, bo na innej wyspie, ale turbo auto da radę. Zapewne tutaj będzie przejazd płatny. Dobra, cofamy się, bo za daleko pojechałem. Roman będzie zaskoczony, że mamy, ojej, że mamy taką genialną furkę. Szczerze myślałem, że paki to będzie coś bardziej rozwiniętego niż tylko auto. Myślałem, że da nam jakąś misję, że coś powiąże ten wątek, cokolwiek będzie się ruszało, ale widzę, że niestety nie. Jedyna misja, którą na dobrą sprawę mamy do zrobienia, tylko ona jest głupia, to jest z budki telefonicznej. Nie wiem, czy budka telefoniczna jest misją poboczną, czy to jest misja główna, że trzeba ją zrobić, bo inaczej nie pociśniesz klimatu w GTA. No ale nic, na razie jedziemy do Romana, żeby zobaczyć, co tam u Romcia. I jak wyjdzie coś ciekawego, no to okej, okay, ale jak tylko będziemy chlać, no to średni biznes. Dobra, kuzyn, jedziemy na chlanie, może on się powie, kiedy ten ślub. Man, I love this country. It's fucking amazing. I want some of what you're on. It must be pretty strong because I can't see what you're so happy about. Life is shit. I'm Dobra. Tutaj najbliżej mamy ten bar. Man, American life. It's the fast food, the cheap gas, the fake ditties. This is shortcut for everything here. You just need to know where it is. Yeah, but most people don't know where it is, so they stay at the bottom of the food chain. They stay there. Na razie o pierdołach gadają, tak szczerze mówiąc. Because most people are too... Ah, comrades, we shall raise our glasses to the late Vlad while we're here. Okej, mam go odwieźć z powrotem. Driving in this state? Not a good idea. Dla mnie jest rozmazany chłop. Dam radę. We need to get home. Quick! Are you throwing up, Roman? I'll throw up on you! If you give me any more lip in me... To co nas policja goni? To jesteśmy lekko wstawieni? Bez jaj. Ale jestem napruty. To jest bardziej bujanie kamery niż faktyczny stan. Jaństwo. Idzie się do tej kamery przyzwyczaić, tak szczerze mówiąc. Są bugi, gdzie ta kamera... Są patche, gdzie taka kamera może się nam bujać i dlatego łatka jest tak zwana. Ale nie dowiedzieliśmy się nic ciekawego. No może na sam koniec, jak odwieziemy Romana. Ale na chwilę obecną tak średni deal przeprosiliśmy z nim. Nie wiem dalej, co mam robić, więc możecie napisać to w komentarzu, co źle zrobiłem. Jeżeli coś źle zrobiłem, no to dajcie komentarz. Spokojnie, police. What happened? O
Moje auto średnio skręca. W sumie i tak policja nas goniła, więc nie warto płacić. 3-5 dolarów. Nie, no gdzie to? To raz bym miał dzień 5 dolarów. Powoli mi upojenie alkoholowe odchodzi, więc powoli jedziemy w miarę normalnie. Ding pong. In 20 yards, turn right. Bing pong. You have arrived. Dobra. That was fun, NB. Hit me up if you want to hang out again soon. Super. Tylko myślałem, że powiesz o weselu i innych sprawach. Ruszy się to w końcu coś. Smile for your daddy, Grace. Fuck you! Where you been? I've been jonesing for some fries for about 5 hours. Sorry, your shift ain't over, Gordo. I'm just here for some holiday pics. Come on, Gracie. I want you looking pretty for the photo. No i dobra. See you later, man. Super. Ale co dalej? Sorry, friend, but I need the bike. O, paki do nas swoje. O! Co jest? Bom. Dobra. Jestem z powrotem, tam wam potnę tak, żebyście nie zauważyli tego, że ja chodzę jak dziecko we mgle w tej grze. I muszę wam się przyznać do tego, że korzystałem z internetu, a internet mi nie pomógł, szczerze mówiąc. Patrzyłem różne filmiki. Różne poradniki i u mnie to nie działało, ale w końcu dostałem telefon i mamy, bo wysłaliśmy zdjęcie przecież dla Pakiego. Gary McReilly, nareszcie coś, nareszcie ktoś, nareszcie jakiekolwiek coś się ruszyło. Cokolwiek. Chcemy tutaj taksę, no bo potrzebujemy jej.
A jak nie, no to po prostu auto. Jest nasze auto. I lecimy sobie do Akryliego. Nareszcie coś się dzieje, bo zostały nam dosłownie 2-3 misje do końca. I ślub Romana jest misją finałową, więc tutaj akurat, no, koniec, tak? Ale z racji tego, że teraz działa to na takiej zasadzie, że musimy długo czekać, czasami od cholery musimy czekać, no to nie mogę wam tego nagrać tak od razu. Czekać trzeba na odpowiednią godzinę, na odpowiedni moment, dostajemy telefon i wtedy możemy rozmawiać z daną osobą. Początek był spoko, tylko końcówka moim zdaniem jest zepsuta i to totalnie zepsuta, bo grałem w GTA 4, w GTA Vice City i grałem w GTA 5, dwa razy przechodziłem. I powiem wam, że GTA 5 nie jest tak upierdliwe, jeżeli chodzi o końcowe misje. Tam nie trzeba czekać na odpowiednią godzinę, na odpowiedni czas, tylko po prostu zdecydujecie się, gracie i w ogóle. A tutaj no niestety przykro, ale trzeba czekać na odpowiedni czas, kiedy ktoś się zdecyduje do nas zadzwonić. Jak się nie zdecyduje, to chodzisz jak dziecko we mgle, próbujesz zrobić cokolwiek, ale... Klimatycznie ok, bardzo fajna gra, ale jeżeli chodzi o ostatnie końcowe misje, no to jest troszkę moim zdaniem zepsute, bo nie powinno być takich przerw od jednej do drugiej misji, tylko chcę sobie robić misję pyk, 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 pyk i gotowe, tak? Paki siedzi. Dziad. Hey. Hey. Yeah, so anyway, friend of mine in here tells me that a close friend of yours, girl you've been spending a lot of time with recently, swept the clean off her feet. Okay. Yeah, her old boyfriend wants her back. They always do. Desperately and quickly, and he's looking for her. I think you and her should go out on a glamorous date in Algonquin. Show okay. Her. Then things would be okay between you two. But move your fucking ass, pal. Taką pierdołę jechałem do niego do więzienia? Jedziemy do kryjówki. Że tu taksa jest, to ja uwielbiam taksy w GTA 4. Dobra, pomijamy wam tą całą drogę, bo i tak długo czekać trzeba było. Dziękuję bardzo za wspaniałą przygodę. Kryjówki na górę. Co mnie nie stać? Na dół? A, okej. You're moving up over to Bowling Street. Not in the cab of this car, I'm not. After last time, she can ride in the trunk. Fair enough. Bitch just bit me. To jest przegenialne. I think she has something to say. Motherfuckers, when my daddy finds you, he's gonna kill you. He's gonna kill everybody you've ever met. Catch you around, thanks a lot. Thank you, Nico. Oczywiście won auto. Udaj się jak najszybciej do kryjówki. Dobrze. Szefie. Dario! Nic nie zginie! Dowiozłem ją w jednym kawałku.
I zobaczycie, jak będzie pięknie wyglądać po przejażdżce. Ale szczerze, miałem taki moment, że myślałem, że to auto nie da się odratować. Tylko szczerze, co ma auto, zniszczenie auta do naszej tej zakładniczki, nie wiem jak to dokładnie nazwać. Jeżeli auto zniszczę, nie zapali się, ale zniszczę w dosyć mocny sposób, przecież ona może wyjść z tego auta i ja ją mogę wypuścić. Fuck! Tatuś ci nie pomoże tutaj akurat w tym wypadku. Dobrze, udało się. Dobrze, już wysiadasz, no, no maleńka, nie panikuj. Sorry guys, we're keeping this bitch. Czy jesteśmy prawie na miejscu? Nie panikuj, Nuna. Wszystko będzie cacy, będziesz piękna i powabna. Nie wiem jak to dokładnie nazwać. Ale powiem wam, że będzie git. Tak, moi kochani, sobie planuję, nie wiem jak to wyjdzie, pierwszą taką recenzję moją osobistą, moje wyrażenie, moje zdanie na temat telewizora Philips z nowym systemem, bo mam okazję w domu teraz nowy telewizor Philipsa i tam jest Safi, nowy system. Bardzo by było o nim porozmawiać chwilę. Nie jest to jakiś wybujały model telewizora, ale jest spoko. Ma dużo minusów i to ogromnie dużo minusów podług telewizora Smart TV od LG. Ale jak będziecie chcieli, to mogę o takim telewizorze wam wspomnieć. To jest model 7800, tam dokładnie nie wiem jaki to jest dokładny model. Ale 7800 na pewno. Serio, 7800. Go. Muzyka w GTA 4 jest bardzo fajna, tylko prawa autorskie są cholernie upierdliwe. Diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety. Jeżeli to będzie ostatnia misja, w sensie ślub po tym, tylko i wyłącznie ślub, no to nieważne ile ten odcinek by trwał, zrobię wam to w tym odcinku, żeby zakończyć to. Chyba, że będzie długo. No ale dwie misje muszą być w odcinku, to jest zapewnione. Ex-boyfriend of your girl is going to agree to the divorce terms. Unfortunately, turns out he wasn't our only problem. Some other crap has turned up. I don't think I'll be getting out anytime soon. Been a great laugh. You look after yourself. O, Paki do nas dzwoni, nasz przyjaciel, my friend. Nico, me and Gracie is waiting for you just off of Frankfurt Avenue in Northwood. Looks like our joyful time with her is coming to an end. That's a fucking tragedy. We should throw her a goodbye party. That's the plan. Hopefully someone might bring a big present for us to this shindig as well. Maybe a big bag of diamonds will help us get over the pain of losing her. We're waiting for you, man. Udaj się do samochodu Pakiego w Northwood. We're going to...
Moi kochani, stałem się posiadaczem nowego telewizora. Jest to telewizor od Philipsa. Jak może wiecie albo nie wiecie, Philips zrezygnował z Android TV i moim zdaniem zrobił największą głupotę, jaką w ogóle mógł wymyśleć. Z tego względu, że korzysta z systemu Safi. Mam w domu dwa telewizory. Jeden to jest LG 55 cali. A drugi to jest właśnie Philips seria 7800. Nie wiem dokładnie jaki to jest model, ale oba są z 2020 roku. Jeden ma WebOS 5.0, drugi ma Safi. Safi, jak zwał, tak zwał ten system. I muszę wam powiedzieć, że dwa systemy i nie polecę jednego. Nie polecę w Philipsa z tego względu, że dopóki nie zmieni systemu, nie naprawi go, to ciężko jest polecić ten telewizor. Ja nie miałem za dużego wyboru, bo chciałem generalnie NanoCella od LG, bo są świetne telewizory, to jest takie, nie stać cię na OLEDa, bierzesz NanoCella. Tylko że jak facet mi wyrąbał cenę jego za 50 cali, to ja powiedziałem, nie, dziękuję, wybiorę z tego, co jest na sklepie. I mam porównanie dwóch systemów. Nie miałem innych systemów. Korzystałem jakiś czas z Androida typowego, Android TV. Tylko tyle, żeby ustawić go tam, kanały i tak dalej. No to działa jak Android. No nie ma co się dziwić, jak wersja androidowa, tylko że tabletowa. A w przypadku... O Boże. W przypadku, jeżeli chodzi o Safi, jest to system badziewny, z tego względu, że system ten nie działa poprawnie. Nie macie masy aplikacji, ale pomijając już, że nie macie HBO Go, nie macie chociażby normalnej, przyzwoitej przeglądarki, nie macie popularnych aplikacji, które są, to telewizor też ma takie wady w postaci tego, że nie ma Bluetooth, nie ma AirPlay, AirShare, czy jak to się tam nazywa w iPhone'ach. Nie możecie połączyć się z telefonem, żeby przesłać sobie obraz z telefonu na telewizor. Nie ma Bluetooth, bo tego no, nie wspiera. I dla mnie to jest ogromna wada. Co do jakości obrazu, świetna. Jakość obrazu nawet przy TVBT, czy przy treściach z YouTube'a jest naprawdę żleta, jest naprawdę dużo, dużo lepsza niż w LG. Jakość dźwięku jest dosyć przeciętna, bo głośniki grają jak bagno, zwłaszcza jak włączysz tryb muzyka. Już totalne gówno jest, nie muzyka. No ale nie mówmy o samych wadach. Zaletą tego właśnie jest ten obraz i to jest właśnie też Ambilight. No to też jest zaleta, że to jest Ambilight, że to jest właśnie... Ładnie to wygląda na ścianie, jeżeli macie miejsce, bo wisicie telewizor i fajnie to wygląda na ścianie. W przypadku, jeżeli chodzi o LG i ich systemu, to macie ten Pilot Magic Remote, który jest naprawdę intuicyjny, fajny i przyjemny. System jest bardzo fajny i przyjemny. Macie masę aplikacji, możecie połączyć się z Bluetooth, swój kontroler do gier, jakiekolwiek są na telewizorze, żeby korzystać. Możecie połączyć jakieś klawiatury bezprzewodowe, telefony i w ogóle. I to jest wykrywalne w każdym jednym telefonie, czy to w Androidzie, czy to iOSie. I to możesz sobie przesłać obraz z telefonu na ekran telewizora, czy to z iOSa nie ma problemu, czy to po prostu z telefonu jakiegokolwiek. Fakt faktem, najlepiej współpracuję z LG, mam w domu telefon jeszcze LG G5, bo ja mała go używa i jest naprawdę fajna współpraca, jeżeli chodzi o te dwa systemy. Pomimo tego, że Android jest stary, nie ma problemu przesłać obrazu, nie ma laga i w ogóle jest fajnie. W przypadku Philipsów nie macie Bluetooth, nie macie DLNA, nie macie takich bajerów, że przesłać sobie obraz. Jedyny obraz, gdzie możecie przesłać, powiedzmy, bo to oni to nazywają przesłaniem obrazu, jest w YouTubie, ale to jest udostępnianie ekranu, to nie jest właściwie udostępnianie ekranu. Tak nie działa. W LG macie Spotify'a, macie HBO, macie Netflixa, macie Amazon Prime Video, macie
multum aplikacji. To, co widzicie praktycznie na Androidzie, macie na LG. W przypadku Philipsa nie macie Playera, nie macie HBO Go, nie macie Disney Plus, nie macie popularnych takich aplikacji, które no, są na całym świecie. Jak chociażby HBO Go. I system jest tak zamotany, że potrafi, jeżeli odpalicie Netflixa, chcecie przejść do YouTube'a, to musicie wyjść z tej aplikacji i odpalić następną. Nie da się dwóch aplikacji naraz jak w LG, tak? To może zamulać nam system, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o responsywność dwóch systemów, LG wygrywa i to jest na 100%. Szobon! Ja tylko mówię, jeżeli wybieracie, to lepiej wziąć moim zdaniem gorszy obraz, który no może nie będzie jakiś wow, ale wziąć tak, żeby system nie był zawieszający się. Mam telewizor dosłownie 2 dni, a już udało mi się go zawiesić, więc odpalając tylko głupią przeglądarkę. No to nie jest dobry dla systemu. Bo nawet w świętej pamięci Nokia Lumia lepiej działały, tak szczerze mówiąc. Gdzie ty jesteś, gnoju? Da się zrobić dobry system, bo Samsung może nie jest jakiś wybitny, jeżeli chodzi o telewizory. Tu też nie ma za wybitnego systemu w telewizorach. Ale da się. Da się zrobić taki system, który naprawdę będzie spoko. In, suko. Dobra. Okej. No i mówię, ja bym chciał oddzielny materiał, bo jest... O tym systemie można dużo gadać. Jest to przeciętny system dla telewizorów i chyba najgorszy system ever w historii. Dobra. Jesus, Nico, there's more of the bastards arriving. Is your time? Baby bird.
Skąd ja to mam? Dobra. Mi tak to jest. Ja nie sięgam. Dobra. Ja lecę. Pięknie. I teraz pytanie. Którego ja tu sięgnę? Ateczka jest to. Dobra. Idę za tobą. Pięknie. Tak. Wykonaliśmy kolejną misję. Chyba. Give us that fucking ice! You're trapped! We'll let you go if you give them up! I'm screwed either way. If I don't give you the diamonds, you kill me here and you take them. I do give you the diamonds, Mr. Bogarin kills me later. I don't nobody having them. Screw all of you. O, ty szmato! Jebeno isto! You selfish piece of cock-sucking shit! Nie mamy szans ich znaleźć. No rozwal go. I za pakiem. Shit, I don't want to spend another minute in this crap hole. Let's get out of here. Drabina, dobra. Drabina miała być! Jesus Christ, why did that moron have to throw the ice away? It was just plain selfish. There's always one who ruins it for everybody else in the class. You're telling me... Dobra, co robimy? We would have let him live. He could have walked away from there. Instead, he's fucked and the diamonds are... Cokolwiek auto. Że tutaj nie widzę auta. Dobra, jest auto. It's gonna be a nice thing to mull over. You know, while he's staring at them metal bars for the next decade or so. A guy like Jerry can still do stuff in the joint. He organized this kidnapping shit, didn't he? Can't be the only card he's got to play. Fuck, he wasn't too chipper the last time I spoke to him, and he's gonna be a long way from chipper when I tell him what went down. If I can get what went on straight in my head in the first place, that is. Okay, so we exchanged Gracie for some diamonds that Ray used to have. Then some Russian turns up saying they're his, then everything goes to shit. To za auto, gówniane. That's about right, isn't it? There's nothing right about this situation. But that jak to auto się ślizga, the motherfucker! The Russian. It's called Ray Bulgarin. I worked for him on the Adriatic. He thought I stole from him and he came after me. I had to leave Europe because of him. A i się dowiedzieliśmy, że Niko jest Bułgarem. To wiedzieliśmy od początku. Chociaż tutaj narodowość jego to była podważana 30 razy. Bo nawet w jednej misji nazwali go Polakiem. Co Polakiem to każdy, kto grał w GTA, odrzuciłby to z automatu. This is not the first time he has assumed that I would be
Napiszcie mi w komentarzach, czy byście chcieli oddzielny odcinek taki pokazujący system Safi, a system iOS, nie iOS, tylko OS 5.0 z OLG. Moim zdaniem bardzo fajny by był ten odcinek, bo nawet zamotanie jest w tym systemie Safi, jeżeli chcecie wyłączyć telewizor czasowo. Musicie wchodzić do menu, do ustawień, szrety, tety, bajery. ABG przyciskasz jeden przycisk i generalnie... Dziękuję, thank you. Na tym to polega, że system ma być łatwy i przyjemny. Ja nawet w Toshibie, takiej starej Toshibie, które mi nie odbierało już kanałów TVBT, a przynajmniej nie te nowe, Havec, to miałem problem, że nie miałem TVBT i on był dosyć stary, bo on jeszcze miał 1133x768. Dostałem go, bo po prostu chcieli się go pozbyć, tego telewizora, więc ja go miałem, mam go do teraz. I po przejściu, no obraz jest różnicą sporą. I moja Toshiba, nawet stara Toshibka, powiem wam, że dawała ostatecznie radę pod tym względem, że system może był przestarzały, no bo wiadomo, to nie było jeszcze smarta, ale DivX-a miała. I po prostu miała też jednym przyciskiem, pyk, i wchodzę sobie, ustawiam czasowy. It is the story of a lot of lives, Becky. I'm getting used to hearing it. See you, Nico. I gotta go break. See you later. Telardowi. On the other side is some bulletproof glass to it. But you know what? I'm still fucking scared. Good luck. Dobrze, moi kochani. Mam nadzieję, że dostaniemy w końcu ten telewizor, ten telefon od Pegorino. I będzie można tutaj kontynuować tę misję. Teraz na dobrą sprawę czekamy tylko na Pegorino, na te emocje związane z Pegorino. Mam nadzieję, że do mnie zadzwoni. Jeżeli nie, to będziemy dalej próbować cokolwiek. Tutaj jak widzicie na mapce nie mamy nic, możemy tutaj sobie zapisać 23 coś, powinien tam przynajmniej tak było, może ten czas nie jest konkretny, że po prostu dzwoni o tej godzinie. Więc ja wam dziękuję, to by było na tyle i widzimy się w kolejnym odcinku. Maki do nas łapkę wysłał, że jest zadowolony z naszej usługi. Zobaczmy jeszcze sobie tutaj. Okej. Okay. Połącz, Paki. Połącz. Dobra. Do dupa. Będę tu próbował, będę czekał, czy coś się rozwinie. Mamy końcówkę, już totalną taką końcówkę, dlatego tutaj no ciężko niektóre rzeczy wykonać. Patrzcie linki w opisie materiału, napiszcie co wy sądzicie, czy chcecie ten materiał o tych dwóch systemach, czy nie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Ja dziękuję za wszystkie łapki, suby i dzwoneczki i do zobaczenia w kolejnym odcinku z GTA 4. Myślę, że już ostatnim, chyba że coś się zmieni. Ja czekam tutaj na wiadomość, jeżeli będzie wiadomość, no to się o tym dowiemy. O, Pegorino, no hello! Alright, Mr. Pegorino. I'll see you there. Mamy naszego mistrza Pegorino, więc tutaj akurat ponowi się nasza historia w kolejnym odcinku, więc Pegorino i na dobrą sprawę będzie koniec chyba tych odcinków. Do zobaczenia. Pa, pa!